Witam Was, drodzy, serdecznie. Pozdrawiam w Katowic w drugi dzień świąt zesłania Ducha Świętego w poniedziałek. Od wczoraj towarzyszy nam hasło z Księgi proroka Zachariasza, 4 rozdziału, 6 wiersza. Nie dzięki sile i nie dzięki mocy, lecz dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. A słowa, które będziemy dzisiaj rozważać w czasie naszych nabożeństw, zapisane są w 4 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, gdzie w wierszach od 19 do 26 czytamy. Kobieta samarytańska odpowiedziała Jezusowi: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, ale wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Go czcić. Jezus powiedział do niej: Wierz mi, kobieto, że zbliża się godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie się już więcej oddawać czci Ojcu. Wy czcicie tego, którego nie znacie, my czcimy tego, którego znamy, gdyż zbawienie wywodzi się od Żydów. Ale zbliża się godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i prawdzie. Takich bowiem czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, czyli Chrystus. Gdy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Jezus jej powiedział: Ja, który mówię do Ciebie, ja jestem Nim. Drodzy, spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Piękny obraz. Piękna historia tego, jak działa Zbawiciel, ale też tego, jak działa Duch Święty. Popatrzmy. Jezus znajduje się w samo południe przy studni, gdzieś w Samarii. Niedaleko jakiejś wioski, której nawet nazwa nie została wskazana. Dlaczego tam się znalazł? Specjalnie dla tej kobiety. Dlaczego ona się tam znalazła? Dlatego, że nie mogła pójść razem z innymi jeszcze przed największymi upałami do studni, bo była odrzucona, bo była osądzana, potępiana, była niechciana przez swoją społeczność. Dlatego w samotności, w upale szła do studni, żeby nie musieć znosić złowrogich, oceniających, oskarżających spojrzeń i słów. I właśnie tam czekał na nią Jezus. Czekał na nią w tym miejscu, w którym szukała samotności, miejsca ucieczki. Bóg zadziałał w jej codzienności. I Duch Święty skierował ją właśnie wtedy i w to miejsce. Jezus stanął na jej drodze i odpowiedział na podstawowe pytanie, jakie mu zadała, jakie ją nurtowało. Gdzie należy czcić Boga? Jesteśmy przyzwyczajeni do, w cudzysłowie, miejsc kultu. Tam, gdzie gromadzimy się na nabożeństwach, tam, gdzie wsłuchujemy się jako społeczność w Boże Słowo. I jest to dobre. Te miejsca są ważne i potrzebne. Tam się gromadzimy, tam czujemy tę wspólnotę Bożych dzieci, tam wsłuchujemy się w Ewangelię, tam przystępujemy do sakramentów. Ale dzisiejsza historia przypomina nam, że Jezus przychodzi do nas w nasze życie. Tam, gdzie się znajdujemy, tam, gdzie być może uciekamy, tam, gdzie może szukamy spokoju, wytchnienia, wszędzie tam jest Jezus. Czeka na nas. Jest gotów z nami rozmawiać i to, o czym jest we fragmencie również tej historii, dać nam wody życia, żeby człowiek już więcej nie pragnął. Dawać samego siebie, swoją miłość, a przede wszystkim usprawiedliwienie i dar zbawienia. Czyni to ze swojej dobrej dla nas woli. Dlatego, drodzy, i my, gromadząc się, zwłaszcza w te świąteczne dni w kościołach, przeżywając społeczność, pamiętajmy o tym, że wychodzimy do naszej codzienności i nie zostawiamy Jezusa w kościele, ale On idzie z nami, On nam towarzyszy, On nas karmi, On nas poi, On nas wzmacnia każdego dnia i tego poczucia, tego Bożego wzmocnienia, działania Ducha Świętego na co dzień Wam wszystkim życzę na ten świąteczny dzień i na resztę tego tygodnia, w który dopiero przecież wkraczamy. Zostańcie z Bogiem.